Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na nietypowy odcinek, w którym wspólnie razem będziemy robić wianek. Zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia. A na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Chociaż dzisiaj nie na temat warzyw, ale i tak zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku, polecenia go dalej, na pewno taka inspiracja przyda się Wam nie tylko na dzisiaj czy jutro, ale również na najbliższe święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, na wiosnę, jako dekoracja na jesień. Ja będę dzisiaj robiła wianek z drewna, z takich zwykłych patyczków kilkucentymetrowych, jako taką obwódkę, jako takie zabezpieczenie, dekoracje dla doniczek, w których będą chryzantemy. Może to być taki wianek oczywiście jako samodzielna ozdoba do innego rodzaju kwiatów. Możemy ten wianek powiesić, możemy ten wianek w jakikolwiek inny sposób zagospodarować. Należy pamiętać tylko o tym, że przeznaczenie wianka musimy wziąć pod uwagę już teraz na etapie produkcji. Co przez to rozumiem? Ja będę ten wianek sklejała klejem na gorąco, więc przyda się, w sensie będzie on użyteczny zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Jeżeli chcecie nie malować swoich wianków, to musicie pamiętać o tym, aby najlepiej używać kleju bezbarwnego, wtedy nie będzie go widać. Natomiast jeżeli już chcecie malować te wianki, to pamiętajcie o tym, żeby użyć farby odpowiedniej, albo na zewnątrz, albo do domu, są mieszane, więc wystarczy odpowiednio poszukać. Jak widzicie, ja zaczynam sobie tak od podstaw, czyli najpierw nagrzewamy pistolet do kleju, układam sobie mniej więcej, jaką chcę mieć średnicę, obwód tego mojego wianka i będę pomalutku sklejać pierwszą podstawową bazę, taki pierwszy obwód. Mogłabym to zrobić troszkę w inny sposób, na przykład, że za bazę uznać wycięte na przykład koło z jakiegoś plastiku, z kartonu, grubszej kartki, ale wtedy ten wianek nie nadawałby się na pole. Chyba że na końcu odkleimy tą bazę, ale u mnie jest to zbyteczne. Myślę, że taka wersja wystarczy. To znaczy układamy, delikatnie sklejamy i pomalutku będziemy systematycznie dokładać, nadklejać i zobaczycie, że jest to bardzo proste. W łatwy sposób można to zrobić. I tak jak już wspominałam, ta dekoracja przyda się Wam do wielu różnych, na wiele różnych okazji. Oprócz tego, że będę tutaj używać takich ciętych patyczków, to jeszcze później jako dodatek użyję troszkę takich cieńszych patyczków, takich wyglądających jak gałązki, takie te najcieńsze, ale u mnie to będą korzenie. Można użyć też patyczków, na przykład gałązek wierzby, też będzie dobrze wyglądało, brzuski lub jakichś innych roślin, które mają taką dość pofalowane gałązki. Zobaczycie na końcu, o czym mówię, to doda całości tej kompozycji takiej lekkości, nie wiem, nowoczesności, na pewno ogólnie sprawi, że ta kompozycja, ten wianek będzie wyglądał dużo lepiej, ciekawiej. Jeżeli macie tylko brzuski u siebie, to oczywiście możecie zamienić to drewno właśnie na brzuski albo na wierzbę, taką tą krętą. Wtedy wianek będzie wyglądał zupełnie inaczej, jeszcze ciekawiej. Jeżeli użyjemy brzuzek, z takim białym nalotem będą gałązki, to nie będziemy musieli później starać się ich zamalowywać. Ja jednak takich nie posiadam, więc używam to, co mam z ogrodu. Możecie na przykład, jeżeli naprawdę nie macie teraz gałązek, to poczekajcie sobie na przykład przycinanie drzewek owocowych w ogrodach, czy na przykład innych krzewów i tak naprawdę każde gałązki się zdadzą i będzie super efekt. Na przyspieszeniu będę Wam raczej większość tych rzeczy pokazywała. Wszystko jest proste, tylko trzeba trochę chęci i czasu. Cała konstrukcja właśnie jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o koszty, to są tak naprawdę niewielkie.
bo jeżeli mamy swoje drewno, no to koszt nam odpada. Jeżeli gdzieś tam mamy zakupiony już wcześniej jakiś klej, to możemy go użyć. No i jeżeli nie chcemy farbować, no to farba też odpada, więc to będzie tak naprawdę tylko koszt, jeżeli chodzi albo o prąd, albo trochę czasu. Zawsze można siąść z dziećmi i wspólnie razem zrobić takich kilka wianuszków. Naprawdę super się to będzie komponowało z różnymi dekoracjami, ale to na pewno sami coś fajnego stworzycie. Ja przyklejam te patyczki tak nierównomiernie, nie w jednej pozycji. Staram się pod różnymi kątami to robić, po to, aby całość miała taką trójwymiarową budowę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt końcowy, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że na pewno wyjdzie super. Na końcu wstawiłam kilka zdjęć takich efektów końcowych. W sumie udało mi się zrobić aż 4 takie wianuszki. Mi to w zupełności wystarczy. Będzie to taki wianuszek jeszcze na przykład, może być super bazą pod stroiki bożonarodzeniowe, gdzie stroik robimy z naturalnych na naturalnej bazie, a widać tylko na przykład właśnie ten okrąg, ten wianuszek. Takie wianuszki oczywiście można też zakupić w różnych sklepach, kwiaciarniach. No jest to wtedy dość duży koszt, więc myślę, że samemu możemy zrobić to dużo taniej. Oczywiście, jeżeli tylko macie materiały. Teraz już nie gadam. Co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, u mnie troszkę się wszystko rozsypuje. Ups, nawet złamałam ten wianek, ale nie będę tego wycinać, pokazuję Wam, jak robię, bo mogłabym również zatuszować całą sprawę i nie byłoby widać. Jeżeli tak Wam się stanie na którymkolwiek etapie produkcji tego wianka, okręgu, to nie przejmujcie się tym, pomalutku, delikatnie złóżcie go z powrotem. Dajcie grubszą warstwę kleju i zobaczycie, że wszystko będzie dobrze. Też pamiętajcie o tym, aby za bardzo nie ruszać całej konstrukcji w momencie, kiedy ten klej jeszcze nie jest do końca zaschnięty. On jednak będzie potrzebował troszkę czasu, więc o tym pamiętajcie. Thank you.
Tutaj jak widzicie, będę dodawać pomalutku te korzonki moje. One mają takie fajne, delikatne rozgałęzienia, więc super to wygląda. Nada to lekkości całej pracy, ale jeżeli nie macie korzeni, bo wiadomo, nie każdy je ma w ogrodzie, to można użyć cieniuteńkich gałązek brzuski czy innych roślin, drzew i na pewno też super to będzie wyglądało. Ja dodam ich dość sporo, no bo chcę, żeby właśnie tak fajnie komponowało się z całością, ale pamiętajcie, że moja praca, to co Wam teraz pokazuję, to jest tylko przykład. Wy możecie bazować na tym i stworzyć coś bardzo podobnego na bazie tego, ale po swojemu. Każdy ma inne poczucie stylu, inne materiały do wykonania, więc to jest tylko przykład. Mam nadzieję, że ten przykład Wam się spodoba. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście wykonać takie coś, czy już kiedyś robiliście podobnego, może w inny sposób. Też napiszcie w komentarzach, na pewno ludzie, inni, którzy oglądają, widzowie, chętnie poczytają, zobaczą, może jakieś inne materiały wykorzystają. Tak wygląda w sumie efekt końcowy, ale mogłabym to tak zostawić, ale u mnie to troszkę za bardzo u mnie widać klej, bo mam taki troszkę barwiony, nieprzeźroczysty. Ale jeżeli Wy użyjecie przeźroczystego i ten efekt Wam się podoba, to możecie zostawić. Mi ten efekt odpowiada, jeżeli chodzi o całą budowę, konstrukcję, ale o kolor już niekoniecznie, więc ja pofarbuję go na biało, taką farbą w sprayu, gdzie jest to farba zarówno nadająca się do wnętrza, jak i na zewnątrz, więc jest odporna na czynniki atmosferyczne. I tak wygląda wianuszek wymalowany już na biało. Wcale ta biel nie jest u mnie taka silna, jest to tylko taka lekka, delikatna warstwa, więc wianek wygląda fajnie, naturalnie, wcale nie jest... Nie wygląda jak na wianek i kompozycję taką sztuczną, tylko jednak dalej cały czas jest naturalny. Przebija kolor brązowy, czyli naturalna barwa drewna. Po prostu farba nie zakryła do końca i o to mi chodziło. Malowałam tak naprawdę bardzo delikatnie, ostrożnie. W sumie teraz ten wianek wygląda tak, jakby byłby stworzony z brzuski, więc mnie ten efekt bardzo zadowala. Myślę, że kompozycje, które chcę wykonać, będą wyglądały super. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Myślę, że jeszcze uda mi się Wam pokazać kompozycję właśnie z wykorzystaniem tego wianka. Mam nadzieję, że też wyjdzie mi to wtedy w miarę ładnie i zainspiruję Was do działania. W tym odcinku to wszystko. Cześć!